Arsenalu z numerem 29 Matteo Guendouzi, numer 4 Mohamed Elneny, 7 Peso, 19 Lassana Diarra, 32 Kevin Riemann, 31 Alec Georgeon. A w poprzednim meczu z Atletico, o którym mówiłeś, grałem sami 1-4-4, 1-1. I niektórymi są ci piłkarze, którzy na Mistrzostwach Świata nie występowali, bo grają. Christopher Nkunku, on teraz zbiega do środka, liczy na zagranie, wycofanie tutaj Mohamed Elneny. Potencjał Rabiota nie ma ograniczeń, ale teraz Alex Iwobi i Arsenal Londyn. Pierwsza akcja ofensywna, zbyt mocne dośrodkowanie. To oni wspomagają akcję, oni zamykają jakby ten atak pozycyjny. Niedokładne trochę podanie. Adrien Rabiot, jeszcze raz. No i pierwszy strzał. Jeszcze musieliśmy poczekać, zanim on ogłosi swoją rezygnację, a teraz Nkunku. Świetnie obydwaj. Wytnąć jako błąd, jednak wchodzi swobodnie, a tutaj no świetnie Leno. A z kolei teraz już jest Pierre-Emerick Aubameyang i do środka Özil, Mesut Özil. No to jest powrót. Obrońcy, precyzyjne podanie Aubameyanga i wykonuje w zasadzie to, co musiał. To już nie rozwijają. Ja też przypomnę, że bądź co bądź król serca. Musiał ratować sytuację faulem, nie kryjmy tego. No. Ogranie doświadczenie. Wznowienie ze strony Arsenalu. No i czy to będzie nie? Nie ma gwizdka sędziego. Więcej miejsca w środku zrobiło Mesut Özil. Prostopadłe zagranie do Aubameyanga. Dzieje Alex Iwobi. Iwobi! No i Gianluigi Buffon. Szkoda. Byłoby jednak odegranie do środka. Patrzy o swoje w Arsenalu. Bellerin. Czy będzie strzał z dystansu? Piłka za jest popalona. Jest falon ewidentny. Bo nieraz żądacie od naszych zawodników, oni nie mają aż tak dobrej techniki, jak to, co my tutaj, prawda, obserwujemy. Strony boiska, gdzie są zgromadzeni zawodnicy. Znowu. Grafik 1, Paris Saint-Germain. A Aubameyang może być postacią numer 1 w Arsenalu, no. Ale nie takim... Ja myślę, że nie wiedzieli Buffona. To jest trudna pozycja bramkarza. Zrobił to, co mógł do tego razu. George Weah'ın oğlu Timothy Weah. Bayern Münih'e karşı gol atmıştı. Burada da penaltı kazandırıyor takımına. Beraberlik şansı şimdi Paris Saint-Germain için. Nkunku topun gerisinde. Nkunku geliyor. Nkunku vuruyor ve top ağlarda 1-1. Paris Saint-Germain beraberlik golünü buluyor Arsenal karşısında. Gol Nkunku.